Ale teraz patrzę na inne dzieci. Tak, dzieciaki, odsuńcie się od ogniska. Dzień dobry. Dzień dobry. Inne dziecko ma 8 lat. Dobry. Nie odpowiada, nie reaguje. Za tym, za pasem sobie sypieć. Nie lubię. Czy od 10 sekund nie ma oddechu? Nie ma ten. Zatrzymajcie. Wentyluj. 5 dechów. Zatrzymaj 5 dechów. Gdzie jest ten pan opiekun? Zobaczcie pan, ile dziecko waży mniej więcej. Ma tak czasami 25 kg, tak? Nie mam dzieci, no nie wiem, ile puszczę. Mamy te 5 dechów. Raz. Unosi się kartka pierwszowa? Dwa. Trzy, cztery, pięć. Dobra, jest jakaś reakcja? Okej, czas, start. Dobra, słuchajcie, robimy ocenę. Ocenę rytmu, dobra? 10. Nie dotykajcie sekundkę, bo się je. Słuchajcie, do defibrylacji, uciskaj klatkę. Dziecko, dajemy 100 dżuli tutaj, okej? Bór energii. Okej, uwaga, ładujemy. Dobra. Odsuń ten, dobrze. Teraz zamiast zaczynia, chwilę nie zamiast. Tu się wszyscy typu odsuwali, opiekun jest tu. Odsunie pan dzieci, dobra? Uwaga, wyładowanie. Dobra, uciekamy. Wiadomo było, na co dziecko się leczy. Wiem tylko, że urodzi się z jakąś wadą serca. Wada serca, dobrze. A rozumiem, że opadzenie jest tylko tutaj. Tam widzę, rękę sobie właśnie opadzę. Otwieram drugi odrzęk, jest okej, tak? Słuchajcie, w ogóle tu leci tester. Ile waży? Dobra, czekaj, no. Dobra, słuchajcie, musimy to dziecko położyć. Dwa. Na wdechu. Bardzo się proszę. Wdechu na bu. Dwa. Co słyszałem? Prawie symetryczny. Wiem, ile waży? Ile waży? Zakładam. Ile waży? Ile waży? Ile waży? Opaszony nie jest. Klatka pierwsza wydaje się ładnie w pięciokrotnie. Dobra. Nic, przegarkujemy. Dobra, hop. Dobrze, robię jeszcze pełną ekspozycję. Uciskam. Tak jak badasz. Rozumiem, że tylko dłoń tutaj jest. Słuchajcie, mamy minutę do oceny krążenia, dobra? Dobra. Maciej, dobrze, stop. Stop. Jest. Potwierdź. Mam rurkę, czekaj. Zakład, załóż, dobra, słuchaj. Raz, cisza. Raz. Symetrycznie. Dobra, kapnometr. Słuchajcie, mamy pół minuty do oceny krążenia, dobrze? Zastanawiamy się nad hipoksją, walczymy. Długo dziecko... Gdzie jest ten opiekun? Panie opiekunie, pytanie. Czy długo dziecko leżało takie nieprzytomne? Nie, no jak już masku widziałem, to razy biegłem. To wtedy tak. Aha, skarpy o na jakieś dolegliwości? Nie, no nie, tylko ta ręka uporządzona. A wie pan, jakie leki zażywane? Nie ma żadnego pojęcia. Jak podłączyłem kapnometr? 17. 17, okej. Okay, słuchajcie, jeszcze 15 sekund do oceny krążenia. Dobra, po ocenie macie się musiał zmienić. Kapnometr 17. To zmieńcie się wy, dobra? Ja zmieniam się po ocenie, dobra? Zostawiliśmy... Z hipoksją, hipowolemią, myślę, że z tego powodu przyjdź za mnie. Nie dorzucał. Przyjdź za mnie, przyjdź za mnie. Czekajcie jeden. Jeszcze poczekajcie, 5 sekund na krążenie, dobra? Dobra, jeszcze przyjmę. Idź za mnie, idź za mnie. Dobra, robimy ocenę krążenia. Ocenę krążenia. Mamy dalej migotanie, więc mapujemy. I dalej lecimy 100 dżuli. Sprawdźmy, czy dobrze wkrótce elektrody. Odłącz respirator, okej. Okay. Droga, wyładowanie jest bezpieczne. Dobra, lecimy. To sobie muszę tu wziąć policję? Proszę. Ja poproszę. Bardzo fajnie. CPR? Hipopcja? Poprosimy tutaj na miejsce policję ze względu na porażenie u dziecka po zabawach z dorosłymi. Słuchajcie, dobra, ja dwie defibrylacje. Dobra. Dwie defibrylacje, musimy to w płycie sobie opanować. Tylko ja już plaster, że mam jakina trochę się upieprzy. Nie ma stabilizatora, dobra, macie ustabilizowaną blokę, okay, nie przykleję. Szkoda mi tego, dobra, trochę manekina, okej? Okay? Żyły szyjne są widoczne, czy nie? Nie, też. Dobra, tutaj powyżej robimy ekspozycję. Jak otwieramy oczy, otwieram oczy, macie oczy. Szerokie, jeżeli nie widzę. Okej. Okay. Zakładamy profesor, dobra? Poszyplej go, macie jaki będzie. Odsuwacie dzieci, tak? Dzieci na to nie patrzą w zadaniu, tak? Żebyśmy chcieli, żebyśmy dzieci stąd odeszły, okej? Okay? Żeby na to nie patrzyły. Dobra. Nie chcę, żeby na to patrzyły. Dobra. Czy na kapnometrii nic się nie pojawiło? 17. 17.
bo mamy jakiś zapis. Fale kompresji macie. Problem? Aha, no dobra. I kapnometra się nie poprawia, słuchajcie. Idę tutaj, mam taką. Dobra, 16, dobra. Gigemia? Mamy 30 sekund, bo. Już, dziękuję. 40 sekund do odcinka. No to ja, ty uciskaj, ty uciskaj, dobra. Przygotowujemy sobie adrenalinę w razie czego, żeby być przygotowany na posiedzenie defibrylacji. Tak, co nabieramy do jednej strzykawki 10 mg adrenaliny, będziemy mieć na 4, bo będziemy podawać po 25. Dobra, okej. Po 0,25. Najbliższy jakiś szpital jest oddział pediatryczny. 13 minut są jazdy. Karetką, tak? Okej, w porządku. To prosimy o telefon, że mamy zespół jest na miejscu, mamy zatrzymanie krążenia u dziecka. Będziemy przekazywali informacje, jeżeli będziemy się zbierali do transportu. Dobrze, przekażę im, powiadomie, będą czekać na nas. Oceniam glikemię. 110 mg procent. Dobra. Zamiast zaburzenia elektrolitowe raczej nie. Adrenaliny mamy przygotowane w razie czego podczas jakiejś relacji. Dobra. Dobra. W razie czego podajemy 2,5 ml. Dobra, słuchajcie, robimy ocenę krążenia. Jest rytm, który może dać tętno. Sprawdźmy, co jest na kapnometrii. Kapnometr w tym momencie troszkę zaczął spadać, tętna nie ma. Dobra? Nie ma tętna, mamy PA, słuchajcie, uciskamy klatkę piersiową dalej, toczymy płyny, ok? Dajemy od razu adrenalinę. Od razu dajemy adrenalinę, więc poszła, ok? 2,5 ml, czyli 0,25 mg. Rób rureczkę, dajmy ciepłą, wygrzaną na plecach, wcześniej była w termoboksie. Oczywiście. To jak odsłania sobie dziecko delikatnie pod folią, ocenia sobie nogi. Czysto. Czysto, tak? Dobra. Na głowie żadnej góry nie widzę. Wycieki z uszu, objąłem wafla. Dobra. To jak suwam delikatnie podczas masażu rękę pod plecy, to czuję, wyciąga rękę, widzę jakąś krew. Okej. Ładnie opatrywał, bo cieszy, dobra. Jest bezczelnie. Odpuszczamy. Panie opiekunie, prośba, będzie pan trzymał kropróweczkę, dobra? Odpuszczone jest, ok? Odpowietrzone, leczymy. Fajnie by było przygotować drugie wkłucie. Kaplon nie spada, nic nie dzieje, no. Cały czas dobra. Niech pan udaje, dobra. Że pan bardzo mocno ściska. Bardzo mocno ściskam. Dobrze, fajnie by było go jakoś przygotowywać powolutku do transportu, tak? Adrenalina poszła, do oceny krążenia mamy, słuchajcie, bo będziemy zaczynać od... Może śmigło, może będzie szybciej do pediatry. Wiesz co, podejrzewamy... 13 km, 13 minut jazdą autem, tak? Okej. Okej, no to teraz będzie... Zróbmy ocenę krążenia za 20 sekund. Dobra. Kapnometria? Cały czas tak samo, 17. Czyli jako 17, no to postarajmy się pilnować pełnej relaksacji klatki piersiowej, bo chcielibyśmy to jeszcze troszkę polepszyć, dobra? Podałbyś drugą kroplówkę, się skup tutaj, zwiedź sobie i przygotuj drugą kroplówkę. Dobra, okej. Ocena? Ocena, oddział nie na ciebie. Idzie do... Robimy ocenę, czy mamy tętno? Badasz tętno. Jest tętno. 10 sekund jest zgodne z tym, co pokazuje. Słuchajcie, 240 akcji, dobra, ja panu zrobię 2 tule kardiowersji, dobra? Sprawdźcie, jest oddech, kapnometria. Kapnometria w tym momencie podskoczyła, 33 pokazuje. Nie ma oddechu pacjent. Nie ma, zaczynamy. 2 minuty do końca. Dobra. Czyli mamy rok, ale 52 nie zmierzyłeś. Dobra, jest 50 na 0. Panowie, kardiowersję będziemy robić. Dobra. Martin, mamy bardzo proszę przygotuj kable T4, dobra? Bo musimy zrobić synchronizację. Mamy przygotowane, tak? Wszystko. Proszę. Okay. I tutaj będziemy dawać w ogóle drugi 50, bo połówkę tego. Będzie. Mamy 50 drugi przygotowany. Włączamy synchronizację, a tutaj będziemy podjąć elektrodki. Czerwone czy dwa? Tam jest, na końcu, Dobra. Okej, przygotujmy się w takim razie. Pan na razie odkłada tą kroplówkę, proszę się otrzymać, że wam też nie wykonuje. Na razie, no nie, traktujemy to jako niestabilność, nie ma ciśnienia, tak? 50 na 0. No to traktujemy jako niestabilne hemodynamicznie. Synchronizację włączamy. Szukamy załamków ery. Są, dobra, słuchajcie, odsuńcie się, bo będziemy wykonywać. Dobra, ładujemy. Dobra, uwaga, wyładowanie. Dobra. Poczekajcie. Poszło. Dobra, oceń tętno. Słuchajcie, nie ma na razie, dobra. Nie ma na razie. Oceń tętno. Tętno oceniam. Jest. Badasz tętno. O, zmieni się rytm, słuchajcie. Aż 90 uderzeń na minutę. Dobra. Bardzo ładnie. Obudowo czuję tętno. Nie ma. Dobra. Oddech. Mankiet był założony, więc jeszcze... Przez 10 sekund badania oddechu, nie ma oddechu. Zróbmy pełną 12 teraz. Dobra. Tutaj ciśnienie masz 60 na 30, to uszy kable na klatce. 60 na 30 ciśnienia. Pełne kable. Dobra, to jest SPO 20 czyta. Brak sygnału. Kapno.
W tym momencie 40. Słuchajcie, ekak tak naprawdę jest zupełnie ładny rytm zatokowy, w tej chwili bez żadnych zaburzeń, jest bez tych jakichś przerostów, może takich wysokich. Dobra, informujemy pediatrię, SOR pediatryczny, że będziemy wieźć dziecko po zatrzymaniu krążenia. Zaopatrzmy jeszcze tą kończynę hydrożelem, dobra? Dziękuję.